Od słowa Jana Kasjana, od takiego zdania, niech was ono nie przerazi, brzmi ono tak. Nasza druga walka, według tradycji ojców, toczy się przeciwko rozwiązłości. Jest najdłuższa ze wszystkich i zajmuje dużo czasu, a tylko nielicznym się udaje w niej odnieść zwycięstwo. Jest to wojna bez końca. I tu można by było się już załamać. Wojna bez końca. Nie? Ale czy nie jest tak właśnie, że o czystość trzeba walczyć? Czy nie jest tak właśnie, że o czystość trzeba dbać? I że znowu, tak jak w innych również dziedzinach, czy pychy, czy chciwości, czy jeszcze innych grzechów głównych, jesteśmy kuszeni nieustannie, także w tej dziedzinie jesteśmy i będziemy kuszeni nieustannie i mocno. I zdziwilibyście się nawet, jak ludzie starsi, kiedy tak właśnie przychodzą porozmawiać czasem na te tematy, bo tu nie chodzi o spowiedź tylko, właśnie też mogą nawet mieć problem, bo ktoś mówi, a to już ktoś ma wiek, z wiekiem te sprawy, te wszystkie pokusy, wszystko przechodzi. Chcielibyście, nie? Tak by można było powiedzieć. Nie. Jesteśmy istotami cielesnymi, ale nie możemy zapominać, że także jesteśmy według no właśnie filozofii, antropologii, można by było powiedzieć, cielesno-duchowymi. Mamy duszę i mamy ciało, ale też według antropologii biblijnej mamy duszę, ducha i mamy co? Ciało. Nie? I czy nam się to podoba, czy nie, a bardzo często się podoba, właśnie to ciało jest nam dane i z tym ciałem, z takim, jakie mamy, no właśnie też, no właśnie do nieba wejdziemy. I mamy za zadanie się zbawić. Bóg zbawia, czy Jezus Chrystus zbawia całego człowieka, z każdego z nas, z naszymi emocjami, my tu wiemy, z naszym ciałem, duszą, duchem, z tym wszystkim, czym i kim jesteśmy. Nie? I to jest właśnie to. I teraz zaczniemy może jeszcze od tego, że kiedy pojawia się seksualność, to można by było powiedzieć, że to jest relacja z własnym ciałem i z ciałem innych. Seksualność się pojawia i wtedy jest także, istnieje taka możliwość deformacji i seksualności, nie? Tego podejścia bardziej do naszej seksualności. Istnieje taka możliwość deformowania tego. Tutaj można by było powiedzieć, że eros jest powołany do relacji. Czyli ta nasza cielesność, seksualność, to wszystko jest powołane do relacji. Ale jeśli ona zostanie zanegowana, to seks przekształci się wówczas w rozwiązłość. I można powiedzieć, że rozwiązłość jest patologią, która jest ściśle związana z obżarstwem. I tu mam zanotowane to słówko, o którym mówiłem. Gastrimargia, tak właśnie ładnie się nazywa. Nie? I zauważcie, że jak mówi Ewagriusz z Pontu, obżarstwo jest matką rozpasania. Można by było powiedzieć, że żarłoczność w odniesieniu do pokarmu i zachłanność seksualna mają korzenie w tej samej glebie. Obżarstwo jest matką rozpasania. Bo tutaj jest cielesność, tu chcemy dogodzić ciału w jakimś sensie, przeżyć przyjemność chociażby jedzenia i tutaj też pojawia się cielesność. Nie? Przyjemność cielesna i to bardzo duża. A Jan Klimak wkłada w usta uosobionego łakomstwa takie słowa. Moją pierworodną córką jest rozwiązłość. Zauważcie, to wszystko ma związek w jakimś sensie z cielesnością. O obżarstwie sobie będziemy mówili później, ale trzeba powiedzieć, że tak jak obżarstwo, to i rozwiązłość jest wadą w ciała, w którą angażujemy wszystkie zmysły. Nie? W którą angażujemy te nasze zmysły. Poprzez przygotowanie, zwykle zaczynające się od wzroku, węchu i słuchu, a kończąc na smaku i dotyku. Nie? Można by tak było powiedzieć. Rozwiązłość jest wadą duszy, rodzi się z serca i należy ją zwalczać przez oczyszczanie serca. Jezus mówi w Ewangelii według świętego Marka, też niedawno to jest było, że nie to jest nieczyste, co wchodzi do człowieka, ale co z człowieka wychodzi. Tak by można było powiedzieć. Parafrazując Jego słowa, można mówić również o naszym sercu, o naszych myślach, o pragnieniach, które realizowane, często niezgodne właśnie z wolą Boga, no stają się nieczyste. Nie? To też jest właśnie ważne i istotne. I rozwiązłość jest wadą serca, wadą duszy, rodzi się z serca i należy ją zwalczać przez oczyszczanie serca. Obżarstwo i rozwiązłość są namiętnościami, które wskazują na pewne wypaczenie, jakby zaburzenie percepcji i wynikającą z tego postawę szukania przyjemności dla niej samej. Rozkoszy fizycznej oderwanej od celu, z jakim jest związana. I tu jest właśnie istota tego problemu. Szukamy przyjemności
Człowiek szuka przyjemności dla niej samej. Chce przeżyć tylko i wyłącznie przyjemność. Oderwana ta przyjemność jest od celu. Nasza seksualność jest podporządkowana jakiemuś celowi. Nie? Nasze jedzenie jest podporządkowane jakiemuś celowi. Mówi się przecież jakieś stare przysłowie, że jem po to, aby żyć, a nie żyję po to, aby jeść. Nie? Zauważcie, że celem jedzenia jest jakby podtrzymywanie życia i tak dalej. Nie będę tu już wchodził w biologię, bo mnie potem skomentują odpowiednio. Tak samo celem seksualności jest coś innego, czy jakby realizowania naszej seksualności jest coś innego niż przeżycie przyjemności, tylko i wyłącznie. I tu już jest tak. I teraz ten, kto popada w jakimś sensie w tę rozwiązłość, to jest jej ofiarą, absolutyzuje własny popęd i neguje relację z drugim. Znowu, zobaczcie. Neguje relację z drugim. W grzechu, w pysze pojawiało się to samo. Negacja relacji z drugim. Stawiam się ponad innych, jestem Bogiem, wyzbywam się swojego człowieczeństwa, a tutaj tak samo uprzedmiotowienie człowieka, urzeczowienie, można by było powiedzieć, się w tym wypaczeniu tutaj pojawia. Nie? Polega to na rozdzieleniu osobowości podmiotu, zwróceniu się ku sobie, podczas gdy drugi jest sprowadzony do przedmiotu. Przypominam, jeżeli jeszcze będzie tutaj tylko i wyłącznie chodziło o tę przyjemność. Nie? Jeżeli te popędy związane z seksualnością nie są uporządkowane i zharmonizowane z całością osoby, to dają upust takiej dzikiej, jakby to powiedzieć, i chaotycznej naturze. Miażdżą drugiego człowieka. Naprawdę, miażdżą drugiego człowieka, który jest nakłaniany w wyobraźni lub w rzeczywistości do aktu seksualnego. Nakłaniany. Neguje się wolność tutaj bardzo mocno. O tym będzie za chwilę. Rozwiązłość pojawia się tam, gdzie przyjemność seksualna nie potrafi podporządkować się elementarnym regułom godności własnej i drugiej osoby. Tam się pojawia rozwiązłość, gdzie seksualność właśnie, ta przyjemność seksualna nie potrafi podporządkować się elementarnym regułom godności mojej własnej osoby, jak i drugiej osoby. Czyli zauważmy, że jest to jakby coś, ktoś robi coś, co uderza bardzo mocno w jego godność. Tutaj weźmy sobie chociażby masturbację. Na przykład to jest też uderzenie w godność człowieka. I znowu wykorzystywanie właśnie tego daru, jakim jest seksualność, niezgodnie z celem, przyjemność, pobudzanie się i tak dalej. Czy w relacji mężczyzny i kobiety, jako wykorzystywanie drugiego, jako traktowanie maszynki, która ma po prostu dostarczyć przyjemności, nie? To nie jest osoba, nie. I ktoś, kto jest właśnie w takim grzechu bardzo mocno zanurzony, on nie będzie traktował tej drugiej osoby jako właśnie osobę, jako komuś, kogoś, komu trzeba coś dać w miłości. To już będzie oderwane od miłości bardzo mocno i to jest też wypaczenie, ale będzie po prostu traktował ją jako rzecz. Ty jesteś takim automatem, bo ktoś powie do tego, żeby mi dostarczyć przyjemność. Tak się traktuje kobiety negocjowalnego afektu bardzo często, korzystając z ich usług, nie? Czyli prostytutki. Tak się traktuje kogoś, kogo się tam potem w wyobrażeniach, nie? W jakimś sensie posiada, też jest ważne, po obejrzeniu jakichś filmów pornograficznych, uzależnieniu od pornografii i tak dalej. Tak się traktuje. To jest przedmiot, to jest rzecz. I potem to się przenosi również na relacje do tej drugiej osoby, na traktowanie tej osoby, na spojrzenia. Ale o tym będzie trochę szerzej za chwilę, nie? Czyli rozdziela się osobowość podmiotu, zwrócenie się ku sobie i drugi jest przedmiotem, jest rzeczą bardzo. I one tutaj potrafią tak, nie? Właśnie jakby wprowadzić chaos konkretnie w życie. Rozwiązłość seksualna pojawia się tak, to może warto zapamiętać, pojawia się tam, gdzie przyjemność seksualna nie potrafi podporządkować się regułom godności własnej drugiego. I gdzie to okazywanie, doznanie przyjemności wysuwa się na pierwszy plan. Nie? Zauważmy też, że przyjemność jest w człowieku przejawem rozkoszowania się światem, a ciało jest dla niego źródłem przyjemności, nie? Zwłaszcza seksualnej, która ze swojej natury dąży do przesady, do ekstazy, nie? Do wyjścia poza siebie. To też sobie trzeba uświadomić. Ona, ta nieokiełznana, jeżeli będzie tutaj właśnie ten popęd, ta pożądliwość, ona do tego dąży. I człowiek na tym nie panuje. To jest bardzo ważne.
Człowiek nad tym nie panuje. To jest właśnie dążenie do przesady, do wyjścia poza siebie, do ekstazy, do osiągnięcia tej przyjemności. I tutaj jest potrzebna pewna dyscyplina seksualności, która wymaga wysiłku oczyszczenia instynktów i trzeba połączyć przyjemność z relacją i z płodnością. Bo seksualność człowieka jest skierowana właśnie na drugą osobę. Tak jak powiedzieliśmy, wchodzenie w relację z drugą osobą. To jest istotne. Poprzez te, te cechy pierwszorzędne, płciowe, to nie są zewnętrzne, tylko w mózgu. Mózg tutaj odgrywa dużą rolę. Drugorzędne, są to właśnie te cechy zewnętrzne. I teraz właśnie człowiek ze swojej natury, to już wejdźmy do Księgi Rodzaju, jest skierowany na przekazywanie życia. Jest skierowany na to, by ten akt seksualny dokonywany w miłości, po pierwsze, drugiej osoby, w dawaniu siebie, był skierowany na przekazywanie życia. I tutaj jest właśnie, jeżeli jest oderwany od tego, to można mówić tu o czymś, co jest grzechem, nie? I tutaj, jeżeli się do tego nie stosuje, to można by było powiedzieć, że seksualność sprowadzana jest do wymiaru, brzydkie słowo, ale jest w języku polskim, chociaż nie takie brzydkie, genitalnego, tylko i wyłącznie do tego i przyjemności, i wskutek czego, właśnie zamiast daru wchodzi posiadanie drugiej osoby, nie? A pociąg seksualny często staje się przemocą. Nie? To jest właśnie też ważne wiedzieć. I tutaj w ten sposób ta jedność ciała i psychy naszej, czy psychiki, jedność ducha zostaje zerwana i ten drugi człowiek zostaje urzeczowiony. Z podmiotu relacji staje się wyłącznie przedmiotem konsumpcji, fetyszem. To właśnie, to nie jest osoba. Powtórzę to, bo to jest istotne. A zauważmy jednak, że tu może pojawi się pewien dysonans. Dlaczego? Bo ta namiętność rodzi się, ta seksualność w przestrzeni zamierzonej przez Boga. Nie? Seksualność jest przez Boga zamierzona. Przecież Bóg w akcie stwarzania kobiety i mężczyzny pobłogosławił im, mówiąc, bądźcie płodni i rozmnażajcie się. To jest to właśnie dane nam przez Pana Boga. To sobie warto uświadomić, że Kościół nie ma nic przeciwko seksualności, przeciwko temu wszystkiemu, co jest właśnie z nią związane, ale nawet błogosławi tylko przeciwko pewnym wypaczeniom, nie? To pożądanie seksualne jest święte. Jest zachętą do pójścia w stronę komunii, zjednoczenia między mężczyzną a kobietą. I również przyjemność związana właśnie ze spełnieniem jest święta, ale może, powtarzam, ulec zniekształceniu i przerodzić się w relacje zwrócone na siebie, ku sobie samemu, a także wykroczenia nacechowane agresją. I co by sobie też powiedzieć, trzeba sobie uświadomić jedną rzecz, że przyjemność seksualna jest zjawiskiem bardzo złożonym. To nie jest tylko właśnie, jakby to powiedzieć, znowu dotyczy wymiaru właśnie cielesności czy osiągnięcia orgazmu, ale całej osoby ze wszystkimi jej zmysłami. Tak jesteśmy skonstruowani jako ludzie i tego dotyczy. I jeżeli pojawia się właśnie tutaj rozwiązłość, to jest to bardzo mocno zerwane. Bo seksualność, bo ta relacja powinna prowadzić do jedności z drugą osobą i bycia darem dla niej, a nie wykorzystania tej drugiej osoby i wykorzystania siebie. Nie? I tutaj ta rozwiązłość polega na rozumieniu przyjemności jako czegoś oddzielonego od podmiotów, popatrzcie, od historii ich miłości, a więc jest jakąś raną, która jest zadana samemu sobie, drugiemu człowiekowi i ostatecznie Bogu, którego człowiek jest obrazem. Bo właśnie nie jest to wszystko przeprowadzane, jest używane, tak brzydko rzecz mówiąc, właśnie z zamiarem samego Pana Boga. Seksualność jest zła, jeżeli ciało oddziela się od osoby, ponieważ seks oddzielony od osoby degeneruje, przechodzi w oschłość, staje się obsesyjnym powtarzaniem. A dzisiaj, popatrzcie, dzisiaj to się tak w jakimś sensie mówi. Mój brzuch to moja sprawa, nie? Moje ciało, mogę robić z nim, co mi się podoba. Oddziela się seksualność od osoby. Zwraca się tylko i wyłącznie uwagę na ciało, na doznawanie przyjemności. Weźcie pod uwagę reklamy, o których też za chwilę powiemy. Przyjemność, rozkoszuj się tym smakiem. Weź to, popatrzcie, jak się reklamuje czekoladki, batoniczki, jedzonko, nie? Jak się to wszystko reklamuje.
w jaki sposób się to ukazuje, nie? Albo nawet jakieś inne jeszcze sprawy z tym związane. Czyli jeżeli ciało oddzieli się od osoby, to się sekcja degeneruje, przechodzi w oschłość i staje się takim obsesyjnym powtarzaniem. To jest relacja mechaniczna dwóch ciał w celu osiągnięcia przyjemności. To nie ma nic związanego z miłością. Nie? To jest niestety, tutaj leży też pewien problem. A miłość, która powinna być darem z siebie i przyjęciem drugiego człowieka, zostaje zakwestionowana tutaj, w tym momencie. Przez rozwiązłość, która chce posiadania drugiego człowieka. I w ten sposób ten stosunek seksualny, który ma być innym językiem, któremu powinno też towarzyszyć słowo, ale zarazem przekraczający to słowo, staje się śmiercią języka. Staje się śmiercią. Język służy komunikacji, komunikowaniu się. Nie? Komunikacja służy temu, żebyśmy się rozumieli, ludzie. I jeżeli tu się pojawi to wypaczenie miłości, to pojawi się również właśnie uniemożliwienie komunikacji pomiędzy osobami. Pojawi się to wykorzystywanie, zanik komunikacji. To jest mechaniczna czynność. Nie? Zauważmy, że ten współczesny świat, ten kontekst kulturowy tego świata jest straszliwie rozerotyzowany, tak bym powiedział. Bo dzisiaj nawet w reklamach używa się tego kontekstu seksualnego. A jak tak się używa kontekstu seksualnego, wprowadza się jakby ludzi w ten tor myślenia, że ciało to jest towar, nie? Ciało jest towarem. I tutaj towarem na sprzedaż. Można sprzedać, można robić, co się z nim podoba. Weźmy pod uwagę kwestie problemu galerianek przeróżnych, nie? Prostytuowania się, kwestia chociażby tu tych różnych, jak to się to ładnie nazywa, uniwersytetek, nie? Dziewczyn, które są utrzymankami, nie? Robią różne właśnie takie kwestie, damy do towarzystwa i tak dalej. Bo to ciało, oderwanie właśnie seksualności od miłości, postawienie na ciało, na doznanie czyjejś przyjemności swojej czy czyjejś, wyłączenie się gdzieś tam zupełnie z tej komunikacji, to jest po prostu nadużycie. Tak sobie trzeba to jasno i wyraźnie powiedzieć. Nie? I teraz pytanie takie, jak sobie z tym radzić? I tutaj podstawowym sposobem jakiejś reakcji na ten klimat jest refleksja nad czym? Na tym, że tak jak i obżarstwo, również rozwiązłość, nieczystość, tak dzisiaj mówimy, odbiera wolność. Odbiera wolność. Człowiek uzależniony musi jeść, nie? To już nawet nie ma tam w tym przyjemności. Tak samo, jakbyście porozmawiali z osobami od seksu uzależnionymi, to musi robić. To jest czynność mechaniczna. To człowiek po prostu traci wolność. Już w tej takiej najbardziej ekstremalnej, rzekłbym, tutaj sprawie, nie? I kto jest niewolnikiem tej rozwiązłości, podporządkowuje się temu bożkowi przyjemności seksualnej i to staje się w pewnym sensie obsesją i prowadzi do uzależnienia. A dzisiaj jest wiele takich uzależnień od masturbacji, od pornografii, nie? Od seksu, tak bardzo konkretnie. I warto w związku z tym zauważyć, że dzisiaj jesteśmy świadkami no właśnie takiej, a nie innej sytuacji. Trzeba się naprawdę nad tym zastanowić, że to może mi odbierać wolność, że to może mi zabrać wolność, że może w jakimś sensie uzależnić, nie? I tutaj są trzy takie jakby może prawdziwa perwersja w dziedzinie rozwiązłości dotyka jakby trzech możliwych wypaczeń seksualności. Fuzja to się tak nazywa, skupienie się na sobie, odrzucenie odmienności. I te trzy wymiary skłaniają do rozumienia drugiego jako wyłącznie okazji do zaznania przyjemności bez uznania dystansu i odmienności. Nie? Nie zapominajmy, że ulegnięcie rozwiązłości zaczyna się od wzroku. I to nie tylko panowie. Mówi się, że wzrokowcami są. To nie tylko panowie. Istnieje taki pewien sposób patrzenia, takie pożądliwe spojrzenie, które już jest poddaniem się pokusie. Nie? Mówi się, że ktoś kogoś rozbiera wzrokiem. Nie? Tak jest takie spojrzenie. I tutaj właśnie też trzeba się nad tym zastanowić, jak się patrzy na tę drugą osobę. Nie? Takie spojrzenie, które już jest afirmacją wzięcia w posiadanie drugiego. Bo nie patrzy chłopak na dziewczynę jako na osobę, ale patrzy na piersi ładne, zgrabny tyłek, nie? Fajna twarzyczka, nogi i tak dalej.
to jest już w pewnym sensie na tym poziomie takim wzrokowym uprzedmiotowienie. Tu nie chodzi o to, że ma się to nie podobać, zamykam oczy, nie. Tylko, że nie patrzeć na kogoś jak na rzecz, nie? Jak na rzecz. Patrzeć jak na osobę, tak jakby całościowo, nie? Kto nie zna ascezy wzroku i słuchu, dwuznaczność w rozmowie, flirty takie różne, to jest niebezpieczne bardzo. Tu trzeba na to uważać. Brać odpowiedzialność też za tę drugą osobę na siebie też. Bardzo mocno. Flirtowanie, które może do czegoś, jakieś dwuznaczne teksty, nie? Które no właśnie potem mogą się pogłębiać. Czyli kto nie zna tej ascezy wzroku i słuchu, a przez nią ascezy wyobraźni, ten z łatwością może paść ofiarą rozwiązłości. Trzeba mieć to w świadomości. Co nosisz w sobie? Jakie obrazy? Jak patrzysz? Spoglądasz na te drugie osoby? Jak je traktujesz już nawet tam gdzieś, powiedzmy sobie, nie? I tutaj jest także słowo Jezusa, bardzo mocne, też niedawno chyba czytane, Mateusz 5:25. Każdy, kto pożądliwie spojrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się cudzołóstwa, nie? Tu Jezus mówi. A Jezus mówi też, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Nie można myśleć, że widzimy Boga, jeżeli nie nauczymy się widzieć drugiego, drugiej osoby w jej prawdzie, to znaczy jako podmiot i adresata szacunku i miłości. Nie można powiedzieć, że ktoś tak widzi Boga, nie? Bo zauważmy, zwróćmy uwagę na czystość. Czym jest czystość? Jest radykalnym respektowaniem inności i odmienności. Tu nie chodzi o homoseksualizm, nie. O to, że ktoś jest inną, odrębną osobą, że ma swoją wolność. Tu o to chodzi. Czystość jest respektowaniem inności i odmienności. Bo jeżeli, ja powiem, w grzechu nieczystości, rozwiązłości pojawia się to, żeby drugą osobę wziąć w posiadanie. I tutaj jest ten problem. Czystość zwraca uwagę na to, że to jest inny, to jest osoba, to jest ktoś, kto jest odrębny, kto jest wolny, nie? I odrzuca się fuzję, bo powiedziałem, że to jest fuzję. Odrzuca się to stopienie takie, zlanie w jedno, nic nie mające związku z miłością, wchłonięcie drugiego i bycia przez tą drugą osobę wchłoniętym. Nie? Wykorzystanie takie maksymalne. Nie? Tu nie ma nic wspólnego z miłością, bo prawdziwa czystość obejmuje te przerwanie takiej pępowiny, uświadomienie sobie, że mam ciało o konkretnej płci, że jestem wolny i ta druga osoba jest wolna w spotkaniu ze mną, czy ja z nią, w odmienności i poszanowaniu tej inności. Poszanowaniu inności, jej tożsamości, poszanowaniu jej godności. To jest ważne. Nie? A czystość jest też integracją seksualności w osobie poprzez to, że jestem jednością w byciu ciałem i duchem. Nie? Jestem jednością. Nie eksponuję, czy nie wysuwam na pierwszy plan cielesności, ona nade mną nie panuje. Jest integracja. To jest ważne. Mówiłem, że nie będzie łatwo dzisiaj, nie? Co zrobić? I to jest właśnie to. I to wymaga dyscypliny, zapanowania nad sobą. I mamy taką alternatywę. Alternatywa jest taka. Albo człowiek zapanuje nad swoimi namiętnościami, albo pozwoli się im wyeliminować i zniewolić. Jeżeli są rozpasane, jeżeli puszczone samopozy. Asceza i dyscyplina to zawsze dzieło wolności, a więc porządku i piękna. Do tego was tutaj chcę zachęcić, do ascezy, do takiego właśnie, do takiej samodyscypliny, panowania nad wzrokiem, panowania nad wyobraźnią, do poczucia właśnie też bardzo mocno tej swojej godności, nie? Bardzo mocno. Jako człowieka, jako osoby, nie rzeczy. Nie? Wrócić do takiego myślenia trzeba dzisiaj, jako jedność osoby, nie fizyczność, nie cielesność, nie hula i dusza, piekła nie ma, możesz robić co chcesz, możesz się tak relaksować, i tak dalej. Nie. Zapominamy bardzo często. Ci, którzy są piewcami dzisiejszej wolności, oni zapominają o jednym. Moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. I tak jest. I to jest istotne. O tym ludzie zapominają. Czyli właśnie panowanie, czyli asceza, czyli skupienie się na sobie, dowartościowanie siebie jako osoby. Tutaj w psychologię można by było wejść, ale bardziej tak już filozoficznie jeszcze tu podchodząc,
mam godność, jestem osobą, mam cielesność, ale mam duch, mam rozum, mogę nad tym wszystkim panować. I tutaj trzeba się tego uczyć, jeżeli ktoś jeszcze tego nie umie, nie potrafi. Nie? Praca nad sobą to są takie jakby kwestie. To jest oczyszczenie wyobraźni. Jak pracować nad tym, jak o to walczyć? Potrzeba pewnej takiej higieny myśli, takiej bezustannej walki o oczyszczenie serca i wyobraźni z wypaczonych fantazji. By w ten sposób dojść do poznania tajemnicy ciała własnego i drugiej osoby. Oczyścić wyobraźnię, to jest raz. Druga kwestia. Przyjęcie samotności i zarazem trzeba uciekać od izolowania się. Bardzo często jest taka jakby zależność, może tutaj gdyby ktoś był psychologiem, mnie słyszy w tym momencie, czy będzie słyszał, czy gdzieś tam, nie wiem, jeszcze może się dowie. Ale bardzo często jest tak, że osoby zamknięte w sobie, osoby, które się izolują, uciekają, które nie mają w jakimś sensie odwagi wyjścia do innych, one w jakimś sensie tkwią w nałogu masturbacji. Ja nie chcę tego generalizować, ale bardzo często się zdarza. Osoby nieśmiałe, wycofane, osoby, które gdzieś tam są zahukane, które jakoś niedowartościowane bardzo mocno, tutaj z jednej strony właśnie gdzieś uciekają w taką kwestię. Jest to rekompensata czegoś, nie? Tego, czego mi brakuje, jest to radzenie sobie ze stresem, o tym już mówiłem tam przy okazji jakiejś konferencji. Nie? Ale nie wolno się izolować z jednej strony, a z drugiej trzeba zaakceptować swoją samotność. Jestem samym, ale nie w tym kontekście, że będę sam przez całe życie, tylko właśnie, że jestem odrębną osobą, jednostką, mam wolność, nie? Którą mogę wykorzystać, ale nie izoluję się. To jest bardzo ważne. I to, co pozwoli na takie przeżywanie dojrzałe tego swojego życia. Bo popatrzcie, nawet jak się pobierzecie, nawet jak będziecie mieli żonę, męża, to też nie będzie tak, że ta osoba będzie o was wszystko wiedziała, będzie czuła, co ty myślisz, wiedzieć, co ty myślisz do końca i tak się wszystkim dzielić nie będziesz. Pozostaje pewna odrębność jeszcze, ale z drugiej strony trzeba się na to też zdecydować. Trzeba właśnie też na to, że się nie izoluję, że wychodzę do drugiej osoby. A kontynuując tę myśl, to tutaj bardzo głębokie życie, właśnie tutaj, bogate takie życie duchowo też może prowadzić do tego, że akceptuje swoją odrębność i samotność i nie izoluje się od innych. A dzisiaj popatrzcie, jak ludzie żyją płciutko, jak ludzie żyją szybko, jak ludzie żyją bez głębi. Ludzie właśnie bardzo często dzisiaj skupiają się tylko na tej przyjemności. Szybko, jak najwięcej, jak najszybciej właśnie, w jak najkrótkim czasie coś przeżyć, doznać. Nie? To nie, tak się nie da. To nie jest człowieczeństwo. Człowieczeństwo to jest głębia. Człowieczeństwo to jest wejście w siebie, poznanie siebie, poznanie drugiej osoby. To jest dowartościowanie, szacunek, to jest wolność, to jest zwracanie uwagi na godność tej drugiej osoby. Tutaj trzeba się zastanowić nad tym, jak też żyje po prostu. Nie? Bo to jest też istotne. I kolejną kwestią, taką też ważną, trzeba zrozumieć głębokie znaczenie czystości. Bo z tym dzisiaj wielu ludzi ma problem. My się kochamy, my sobie krzywdy nie robimy, my się nie ranimy, my sobie tak wyrażamy miłość i tak dalej, nie? Ale zauważmy też inną kwestię tutaj trochę, że czymś innym jest bycie wstrzemięźliwym, a czymś innym bycie czystym, nie? Można po prostu używać swojej seksualności w małżeństwie, tak jak to czynią, zgodnie z przeznaczeniem, z miłością, właśnie z tą jednością, zdawaniem siebie, pozostając czystym, a można powstrzymywać się od stosunków seksualnych, nie? A mimo to nie być czystym, tylko wstrzemięźliwość. Nie? I gdzieś tam właśnie się pojawia. Nie? Czystość to jest właśnie ważne. Ona się nie znajduje gdzieś za nami, za naszymi plecami, jako pewna utracona cnota, ale zawsze jest przed nami, jako wyzwanie, jako coś, o co trzeba dbać. Jako coś, na czym trzeba też budować, nie? Ona to jest właśnie tak. Ona jest przed nami, w jakimkolwiek byśmy stanie nie byli. Czysty jest ten, kto odrzuca, tu powiem bardzo mocno, nie przestraszcie się, kazirodztwo. Ale nie w tym znaczeniu prawnym, ale kto odrzuca właśnie to wejście w posiadanie drugiej osoby, kto odrzuca tą fuzję, to zlanie się takie w jedno, że właśnie się wykorzystuje i staje się wykorzystywanym, nie? To jest ten czysty, kto właśnie jest w pewnym dystansie do drugiej osoby, kto szanuje odmienność tej drugiej osoby, tej, która przede mną staje, nie? Jest to ktoś, kto zrozumiał, że kochać w sposób czysty znaczy pozwolić sobie
na dystans między sobą a ukochaną osobą. Jeszcze raz powtarzam, nie dystans w tajemnicach jakichś, w oszukiwaniu, w tym, ale ten dystans właśnie taki w tym, w miłości, w seksualności. Szanowanie odmienności, szanowanie wolności, poszanowanie godności drugiej osoby. To jest właśnie to. Czystości nie podtrzymuje się tylko surowym życiem, tak mówi Jan Kasjan, ale ona trwa dzięki miłości, którą tchnie i rozkoszą, jakich się kosztuje w samej czystości. Nie? To jest właśnie ważne. I tu myślę, że warto sobie o tym też pamiętać. Ja wiem, że tam gdzieś w pewnych relacjach i w jakichś tam sprawach, które się zdarzają, no to właśnie nie będę powiedział, o jestem jednością psychofizyczną, cielesno-duchową, połączeniem i tak dalej. Nie, ale warto sobie zanotować. Wyobraźnia, jak pracuję, jak traktuję drugą osobę, jak na nie patrzę, na te drugie osoby, nie? Na tą drugą osobę. Czy też właśnie w miłości, zwróćcie uwagę na to, przygotowując się do małżeństwa, przygotowując się do bycia razem, potem czy nie chcecie zawłaszczyć tej drugiej osoby, nie? Pojedzie sposób myślenia, właśnie od tego się też zaczyna, czy nie chcecie jej zawłaszczyć, czy ta miłość to jest rzeczywiście wymiana, bycie darem dla. Zauważmy, że to nie jest od razu osiągane, nie wiem, na to trzeba właśnie poznania siebie, poznania tej drugiej osoby, na to trzeba pewnego dystansu też, na to trzeba takiego dystansu do siebie, dystansu do drugiej osoby, na to trzeba na takiego spojrzenia też integralnego na osobę, nie? Nie tylko pożądliwość, nie tylko cielesność, ale także właśnie docenienie tej duchowej sfery i wiedzieć, że seksualność jest związana i przyjemność, której się doznaje poprzez nią, jest związana z całym człowiekiem. I teraz relacja między mężczyzną a kobietą i do tego też zmierza i o tym Kościół mówi, powinna być czynem, relacją osobową, a nie cielesną. Osobową. Nie, tak jak powiedziałem wcześniej, w celu właśnie relacja dwóch ciał, mechaniczna, w celu osiągnięcia przyjemności. Nie. To jest relacja dwóch osób, które wzajemnie się szanują, które wzajemnie się kochają i dają się sobie nawzajem. Z żadnym jakimś tutaj pragnieniem posiadania tej drugiej osoby. Nie. Daje siebie i otrzymuje od niej to samo. I zauważcie, że seks, seksualność to jest piękny język miłości. Wyrażamy w taki sposób, człowiek wyraża, muszę powiedzieć, wyrażamy się, zapędziłem jako ksiądz, nie? Człowiek wyraża miłość drugiej osobie. Już więcej, przypomnę to, co już nieraz mówiłem, więcej nie jestem ci w stanie dać, tak mówi mężczyzna do kobiety i kobieta do mężczyzny, niż samego siebie. I to się powinno dokonywać w małżeństwie, w tej relacji, w której te obie osoby należą do siebie, które właśnie w sakramencie małżeństwa no, postanawiają być ze sobą, które właśnie łączy Jezus Chrystus. I to jest najważniejsze. Nie używamy ludzi, nie używamy swojego ciała, tylko do osiągnięcia przyjemności. Nie. Ale to ma być wszystko związane z godnością osoby, z czynem człowieka, a nie kogoś uzależnionego, kogoś, kto ma jakąś dewiację. Nie? I przypomnę to jeszcze w tych pewnych kwestiach, to co kiedyś wam też już mówiłem, nie mogę sobie tego właśnie odmówić, żeby coś takiego powiedzieć, że po prostu w tych kwestiach, nie? To jest jakby to minimum tego, co konieczne, a nie maksimum tego, co dozwolone. Nie? I to jest właśnie ważne. To trzeba, na to też trzeba uważać. Nie? I nie przejmujcie się też czym, bo walka o czystość jest trudna, jest ciągła. O taką czystość właśnie gdzieś zachowania samemu, czy bycia z kimś w związku, jest trudna. I tego się trzeba uczyć. Trzeba razem gdzieś walczyć. Ale nigdy nie wolno tracić nadziei. Nigdy nie wolno tracić nadziei. Za każdym razem gdzieś tam podejmować tę walkę. Nie? Trzeba się przeciwstawić oszołomieniu, jakie może człowieka ogarnąć i zaślepić w tym stosunku do ciała i seksualności. Nie? Jak mówią ojcowie pustyni też w tej relacji do ciała i seksualności, ten Bożek ujawnia się w sposób bardziej sugestywny niż gdzie indziej, a zaprzedanie się Mu jest zawsze owocem pewnego uwodzenia z Jego strony. Nie? Aby przeciwstawić się rozwiązłości, nieczystości,
Potrzeba więc relacji, w których prymat zostanie przyznany miłości, inności, pragnieniu, by miłość trwała aż do śmierci. To jest ważne. I tutaj nie pojawi się wtedy zdrada, nie pojawi się gdzieś tam kwestia właśnie wykorzystywania tego człowieka. Nie? I tak z wiarą, żeby to zakończyć, myślę, trzeba zawsze przypominać sobie, że nasze ciało jest mieszkaniem Boga, prawdziwą świątynią. Czy nie wiecie, nie? Że jesteście świątynią Ducha Świętego? Nie? Czy nie wiecie tego, że mieszka w was Bóg? Bardzo wielu ludzi dzisiaj o tym zapomina. Bardzo wielu ludzi właśnie profanuje swoje ciało. Bardzo wielu ludzi profanuje te świątynie ciała, jaką jest inny człowiek. I myślę, że ten powrót do uświadomienia sobie swojej godności, to dbanie o swoją godność jako osoby, to pójście w kierunku właśnie zrozumienia tej integralności cielesno-duchowej jest bardzo ważne tutaj, jeżeli chodzi o te kwestie.